Janosik to polski serial telewizyjny z 1973 roku. Luźno opowiadający historię karpackiego zbója, w którego wcielił się Marek Perepeczko. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam ciekawostki i fakty na temat tej produkcji. Jeżeli nie subskrybujesz jeszcze mojego kanału, to zapraszam Cię serdecznie do zostawienia suba i łapki w górę. To pomoże mi w rozwoju. A teraz przechodzimy do ciekawostek. Zdjęcie realizowano na terenie rezerwatu Białka, w okolicach Nowej Białej, w Dolinie Chochołowskiej, w zamku na Pieskowej Skale, w okolicach Ojcowa, w zamku Ogrodzieniec w miejscowości Podzamcze, w Dębnie Podhalańskim, w Warszawie, w Pradze oraz w zamku Orawskim. Zdjęcia, które nakręcono w trakcie realizacji serialu, zajęły aż 80 tysięcy metrów taśmy filmowej. Serial doczekał się również emisji w zagranicznej telewizji. Niemiecka telewizja MDR emitowała ten serial pod tytułem Janosik, bohater gór. Zmian nazw doczekały się również tytuły odcinków. W 1986 roku serial doczekał się również emisji dubbingowanej mongolskiej telewizji. Janosik jest postacią polskich i słowackich legend. W rzeczywistości żył na przełomie XVII i XVIII wieku, a akcję serialu przeniesiono na początek XIX wieku. Marek Perepeczko, odtwórca tytułowej roli, uważał, że postać Janosika powinien zagrać aktor o góralskim pochodzeniu. Podczas kręcenia serialu odbywała się impreza imieninowa Jerzego Cnoty. Doszło wtedy do bójki, przez co aktor ten o mało nie pożegnał się ze swoją rolą. Obsada serialu zaprzyjaźniła się również z okolicznymi góralami. Szczególnie Bogusz Bilewski-Kwiczoł, który po zdjęciach lubił przesiadywać z miejscowymi góralami w karczmach. Wielokrotnie plotkowano, że Perepeczkę i jego partnerkę Ewę Lemańską łączyło coś więcej niż tylko wspólne występy w telewizyjnej produkcji. Dopiero po latach te spekulacje zostały raz na zawsze ucięte przez serialowego Janosika. Nie łączyło nas na planie żadne uczucie, zapewnił w jednym z wywiadów. Aktorowi nie w głowie były romanse. W jego życiu liczyła się bowiem tylko jedna kobieta. Jego żona, Agnieszka Fitkał. Ze względu na ogromną popularność serialu, w 1974 roku premierę miała wersja kinowa serialu, która została stworzona z okrojonego materiału serialowego. Serial cieszył się również ogromną popularnością wiele lat po premierze. Z tego powodu postanowiono odświeżyć tą historię i w 2009 roku premierę miał film Janosik – Prawdziwa historia w reżyserii Agnieszki Holland. Film jednak nie zdołał przyćmić pierwowzoru i był mocno krytykowany. O czym chciałbyś obejrzeć kolejny odcinek? Daj znać w komentarzu.